Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Within. Wczoraj zaczęliśmy w ostatnim odcinku akt trzeci. Przeszliśmy chyba cały las pająków, tak mi się wydaje. No i również mamy jadeitową figurkę, oko Kalima, teraz trochę bieganiny. Identyfikacja będzie, gdyż jest sporo talizmanów. No i teraz gdzie nas gonią? No jeszcze nie. Najpierw tutaj. Figurkę do Meshifa. No to życie o 20 kiepskie. Na normalu nic nie daje, a co dopiero na Helu. Tutaj mi się zmieści. Muszę zapytać Kane'a, później oddać Alcorowi. Tak się wymieniają. Alcor da nam miksturę Quillecha. Oczywiście nic specjalnego. Mogę z kostki? Nie mogę. Trzeba w ten sposób? I coś bardzo słabego. Tak, zadanie wykonane. No i teraz sprawdzimy przedmioty. Jest mnóstwo talizmanów. Tylko coś mi żółty nie wypadają. Klejnoty w oprawie również. To stary był. No zostawimy. Tej perspektywy. A nie, nie będę transmutować. To też jest ciekawe. Co tu jeszcze mamy? Do sprzedaży. Ten, no nie, też za mały procent. Ten również. No i portale także. Tu 6. 4% many. A, czyli 4% tej, której mam chyba. Tak mi się wydaje. 56, no nie, nie będzie lepszy. No dobrze, że tu żadnego gniazda nie było, chociaż ten nie może wejść w gniazdo. Oczywiście to od Berserkera. Nie będziemy tego trzymać, gdyż jest to nie dla mnie. Słaba zbroja również do sprzedaży. Tu za mało. Tu tym bardziej. Tu jeszcze. No więc ogólnie jest słabo. Talizmanów tu nie mogę tak transmutować jak chcę. No ale dobrze, że ich sporo wypada, to jest większa szansa, że coś dobrego się w końcu trafi. No już naprawdę niewiele przedmiotów zostało. 15 tysięcy nie będę trzymał, nie mam miejsca. I prawie 50 tysięcy już. Zaraz będzie ponad. O, już teraz możemy wyciągać i te. A żeby transmutować. No i teraz chyba wszystko 63. Bardzo ładnie poszło. Teraz z kolei trzeba tego się pozbyć. No, otwieramy.
Tej mikstury również, te też nie są mi jakoś, widzę. Potrzebne będzie więcej miejsca. Pewnie jednego mi zabraknie. A nawet nie. Na pewno będą trzy. Jeszcze w kostce zielone. To chyba te. Jaśniejszy. Grypson. Kalcyt. Tego tu jak widzę nie mamy. Turkusy natomiast. Regenerację many w procentach. Chyba to za mało. No ale niech będzie transmutacja. Teraz już ten jest, ten dokładamy. Drugi raz, trzeci. Jest kolejny taki, już są dwa na pewno, trzech niestety nie ma. Tych też nie będzie, te natomiast są z odrzuceniem. Też bardzo ciekawe jako umiejętność obronna, właściwość właściwie. O, już są trzy płaskie. Jedna perła jest, tu gdzieś dwie jeszcze były. Właśnie są, jest talk, już są dwa. Jeszcze tylko jeden. Jest jeden z powrotem, ten. Aha, to ma zostać. To są też trzy, no i właśnie tak to transmutuje to te runy. Zmniejszona obrona celu. Runy mamy cztery te tiry. W takim razie transmutujemy w lepsze. Ten przed chwilą miałem, bo tu teraz po dwa wystarczy. W przypadku run i klejnotów podstawowych. Czy edch był potrzebny? Ile my mamy tych edchów? Niewiele, czyli pewnie nie był. Ale chyba i tak jeden by warto było zostawić. O, jest L. Elda chyba straciliśmy, tak. No i to tyle, aha, tu jeszcze miejsce mamy. Możemy zmieścić ten pas. To z kolei tutaj. No i wszystko. Już możemy wracać. Co my mamy zrobić? Coś innego. Tutaj ostatnio zaczęliśmy. Ale jednak sprawdzę tą mapę. Sporo nie przeszliśmy. A i tu są moczary. Więc chyba jak pójdę, tu będzie koniec. I to właśnie wykorzystamy. Tu już chyba nawet zakręca w dół. Więc z tego na pewno skorzystamy. Będzie to z korzyścią. Nie ma tu na mnie mocnych. Najemnik też sobie radzi. Nawet nie muszę mikstur używać, widzicie? To jest niesamowite. Obrażenia nie wiem, czy wzrosły. Jakoś nieznacznie. Teraz idzie w górę, tak jakby do dżungli łupieżców. Na razie mamy trzy przejścia i wszystkie prowadzą do wielkich moczarów, na których obecnie jesteśmy.
Ten jakiś silniejszy, ale to boss, nie ma się więc co dziwić. Tu będzie trzeba zaraz wrócić, żeby odkryć to, co zostawiliśmy. Nie mają szans, jakby jeszcze prędkość lecenia strzał była większa. To bym mógł szybciej ich pokonać. Oczywiście im bliżej się ustawię przeciwnika, tym szybciej doleci. Ale mimo wszystko trzeba zachować dystans. No i dobrze, ruszajmy. Wcześniej. Może kolejne rozwidlenie się zdarzy, kto wie. Jednak nic nie będzie, przynajmniej droga na to wskazuje, jeżeli już to gdzieś za obeliskiem podwójnym. No teraz coś odczułem, ale niewiele. Wielki talizman i amulet. Tamte były na czerwono, gdyż nie mogłem z nich korzystać bez łuku. Strzały tu regularnie wypadają, nie muszę się o to martwić. No ale chyba nie będę tu wracał taki kawał. A, tylko troszkę zostało. Przejdźmy więc. O, teraz jest You Want. Ale jeszcze nie mamy żółwi upierców, ale może na modach jest inaczej. Wiem, że normalnie nie na podstawce, ale o rozszerzeniu, gdyż tam był akt 5. No, zostawimy tutaj. A może nie, można było zdobyć przedmiot trzeciopoziomowy z bala na normalnym poziomie trudności. To było niesamowite. Nie, tutaj już nie będziemy iść. Chyba, że blisko jest. No nie, kawał drogi. Nie wiadomo, gdzie to prowadzi. Na razie tam może się zdarzyć, iż tu będzie dżungla upierców, ale dziwię się. Nie wiem, ile teraz przejść mamy, ale kilka. Wszystkie prowadzą do wielkich moczarów. Może być oczywiście ich więcej, jakiegoś poboczną lokację znajdziemy i w niej rozwidlenie jedno, tudzież może się dwa mogą zdarzyć. Klucze zbieramy. Był regres. Tutaj oczywiście jest większa maksymalna ładowność. Myślałem, że koniec i muszę się wracać znowu. Taki kawał. Jednak na szczęście nie. Tutaj jest przejście. Może być to równie dobrze dżungla upierców, ale nie musi. Kogo tu mamy? Aha, adwokajci. Myślałem, że może błyski, które zazwyczaj tu są. Tu może być złota skrzynka i nic. Również punkt nawigacyjny. Zobaczmy, co jest. Punkt nawigacyjny. Spodziewałem się z tego powodu, iż nikt mi tu nie atakował. Wrócimy się do lasu pająków. Będziemy musieli pokonywać mniejszy obszar.
Tutaj jest przejście, tutaj jest przejście. Te drogi sobie się mogą połączyć? Mogą. No gdzież ja jestem teraz? Może tak. W dół idę? Tak. Dobra, idę w dół. Sporo dróg. Może tutaj nawet jest więcej z poziomu na poziom trudności. Ale nie mam takiej pewności. Znowu wielkie moczary, ale tu wszędzie są wielkie moczary. Gdzie tylko te lokacje. No, ten pas sobie weźmiemy, żeby sprawdzić. O, dobrze, że wziąłem te strzały. No, weźmiemy tą miksturę. Ile tu? Odcinek trwa około 17 minut. Może bliżej 16,5. To mnie łuk jakoś. Nie, chyba niemożliwe, żeby coś miał dobrego, jeżeli to nie jest legenda. Kolejna lokacja, może być to jedynie skrzynka, albo całkowicie ślepa, tudzież ze świątynią. Różnie może być. Może być też przejściowa, więc chyba wszystkie kombinacje. Teraz mam już trochę strzał. Tak, tu będzie chyba złota skrzynka. Już nawet to widzę. Teraz mi nic nie mogą zrobić, nie mają dystansowych. Tylko ci ze strzałkami. Tak mogłem zrobić. Shift jest niesamowity. Ogromnie ułatwia. Tu też może być jeszcze dodatkowe przejście, ale to musiało być chyba wcześniej. Oprócz tej skrzynki i punktu, tak się czasami zdarza. Sporo dostaniemy za to berło. Ono zajmuje 3 miejsca, nie 6, jak inne. Nie ma tu mikstury, ale szybko ją uzyskam. Ale może lepszą. Więc na razie nie jesteśmy do przodu. Ale będziemy, miejmy taką nadzieję. Jest wiele dróg, nie wiadomo, którą podążyć. Dlatego trzeba po kolei chwilowe cięcie. No i już jestem po cięciu. Kontynuujmy. Przechodzenie, które wbrew pozorom nie jest aż takie proste, jednakże trzeba pewnego spokoju, aby wszystko dobrze wyeksplorować, każdą najmniejszą cząstkę. Więc miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. Musi być niestety kolejne cięcie.
Niestety było kolejne cięcie, trzeba kolejnych parę minut dodać. Miejmy nadzieję, że nie będzie to problemem. Już kolejny talizman wypadł. Amulet i nie tylko. Teraz te małe przedmioty muszę przechowywać w kostce, a przekładanie będzie chyba niezwykle problematyczne. Bo mogę jedne strzały na drugie założyć. O, i bardzo dobrze. Jest też talizman i runa. Niestety runa biała. Powinna być tak jak się należy. Innego koloru. Mianowicie intensywnie pomarańczowego. Kolejna jakaś taka dziwna lokacja. Teraz chyba z przejściem. To jednak możliwe, że nie, ale co tu może być, tego nie wiem. Skrzynka już była. Punkt nawigacyjny już był, może być jeszcze przejście dalej. Kolejna skrzynka. Niemożliwe. Na jednej lokacji może być tylko jedna. Więc jest to niezwykle dziwne. Miksturki bierzemy, bierzemy. Przeciwnik pokonany, to nie ulega wątpliwości. Ile mam minut dodać? No powiedzmy, że 5. Przeciwnicy, jak widzicie, są też naturalni. Więc jest pewien element starości, starego klasyka. O, tu dziwne, że odkryłem mapę, a mnie nie było, ale to dlatego, iż nie dało się przejść z tamtej strony. To jak widać, coś się chyba połączy, ale nadal będzie wiele dróg. Tak, tu jest połączenie. Nie było więcej niż 5, więc teraz są 2 lub 3. Tak, tutaj już jest. Nadal mogą być poboczne lokacje, aczkolwiek prawdopodobieństwo jest niskie. Jak nie było jeszcze lokacji ślepej, tak zwanej. Przejście na dżunglę upieżców. Też z takiej właśnie lokacji z obeliskami. No i zobaczę, gdzie tu jeszcze możemy się udać. Tutaj. Tu jest miasto, więc nie. Tutaj to przeszło w ten sposób. Tutaj raczej nic nie było. Tutaj też nie. Tutaj możemy iść. Jest to chyba przy punkcie. A dalej gdzie? Musimy iść na las pająków. To jest jedyna metoda. No nie wiem, ile tych minut dodać. Ale myślę, że możemy w tym momencie skończyć odcinek. Raczej nie będzie więcej niż 10 z tego tytułu.
No to raczej już poza odcinkiem opanuję, żeby nie był taki długi wstęp jak obecnie w tym. A zatem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!